Witamy Państwa na konferencji prasowej w meczu Stelmetu Zielona Góra ze Spartakiem Sankt Petersburg. Jest z nami trener drużyny gości Jurek Dołcz. Coach, few words about today's game. Yeah, good evening everyone. First of all, congratulate my players for the win. They play hard, especially second quarter was very important. And this was our goal to stop the Zelena Gora players and to make one quarter to break them. We was also quite good in offense, and for this reason we make this difference, which make us very nervous because we know Zelena Gora have very good offensive players. They can easy come back. They come back with Sevilla 12 points easy. And I was very nervous because whatever we relax a little bit in defense, they score. But somehow we also scoring and we keep the difference, the same, which was also important. You never know in this cup what can happen. Every points count. Trener przede wszystkim pogratulował obu zespołom dobrej gry, dobrego spotkania. Powiedział, że gratuluje swoim zawodnikom, szczególnie gratuluje im drugiej kwarty, ponieważ zawodnicy byli bardzo dobrzy w ataku i to był tak naprawdę klucz Spartaku do zwycięstwa w tym meczu. Trener mówił, że bardzo denerwowali się, ponieważ wiedzieli, że gracze z Zielonej Góry są dobrzy również w ataku i wiedzieli, że jeżeli tylko pozostawią jakąkolwiek lukę w obronie, to nasi zawodnicy będą zdobywali punkty i tak też się działo, dlatego w trzeciej kwarcie i w czwartej kwarcie umocnili jeszcze bardziej swoją obronę i nie pozwolili zawodnikom z Zielonej Góry zdobyć większej ilości punktów niż zdobyli. I wynik znacie Państwo sami, także jeszcze raz trener pogratulował na koniec swoim zawodnikom. Czy są jakieś pytania od Państwa? Dziękuję bardzo. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu Stelmetu Zielona Góra ze Spartakiem Sankt Petersburg. Jest z nami trener gospodarzy Michał Walin. Coach, few words about the meeting. First of all, congratulations to opponent team on very, I think, strong, good game, and they show, I think, big quality tonight. We was in 95% of the game in a passive position, and we was practically in position to try to run out from their big pressure and. Big aggressivity in both direction, offense and defense. We have tonight great problem in our defense, especially on the start, later also in offense. And I think especially second quarter decide completely game when we was completely out of the rhythm in both direction, offensive and defensively. To be honest, we have a lot of problem before this game with Hosley and Stevic, and they was of course not on their higher standards like they we used to saw them, especially in European games, and I think in some moment this cost us, especially with the Quinton, but we can tell that tonight opponent was this opponent is a better team. We need to be to live in reality. This is a better team, and it's not even bad when sometimes you recognize that and when you confirm this. We cannot like live in some kind of dreams and talk about something what is not reality and true. This is a better team, and tonight win better team. Also sometimes you have even maybe on the paper less quality teams, but with some of them you can handle better. This is I think this is a strongest team who come here to play Euro Cup. Not because they have strongest roster, not because they have they play strongest defense from everybody. They have very tough. We don't have problem even with Lokomotiv in Krasnodar like we have with this one, because this is a completely different style. They play compact like a team, and even Unix and Lokomotiv was not on this level. According, we don't have a problem like we have tonight. Tonight we have big problem. Thank you.
Trener przede wszystkim pogratulował przeciwnikom za dobrą, mocną grę. Powiedział o tym, że w 95% w grze byliśmy dosyć pasywni. Nie mogliśmy przebić się przez tą presję, przez panowanie, jakie rywale wprowadzili na boisku. Mieliśmy dziś problem z obroną, do tego doszły problemy z atakiem. Trener powiedział o tym, że druga kwarta zadecydowała właściwie o wyniku tego dzisiejszego spotkania. Powiedział również, że żeby być szczerym wobec państwa i wobec widzów, mieliśmy problemy z Quintonem i Oliverem i tak naprawdę to też był istotny punkt tego dzisiejszego meczu. Dziś wieczorem trener powiedział, że musimy stwierdzić szczerze, że rywal był po prostu lepszy. Nie możemy żyć marzeniami w tym momencie i nie możemy bujać w obłokach. Dzisiaj takie były realia, takie były fakty i tak naprawdę trener wspomniał o tym, że to Spartak jest najcięższą drużyną, najtrudniejszą drużyną w grze, jeżeli chodzi o drużyny, które pojawiły się w ramach Eurocupu w Zielonej Górze i z którymi Stelmet miał okazję się do tej pory zmierzyć. Powiedział o tym, że rywale dzisiaj grali bardzo dobrze, grali sprawnie, zwarcie, kompaktowo, jak to określił trener i to właśnie spowodowało, że dzisiaj nie byliśmy w stanie zwyciężyć i taki był wynik dzisiejszego spotkania. Czy są od Państwa jakieś pytania? Dziękujemy bardzo.